Witajcie! Kolejny dzień mojego wyzwania. Dzisiaj 14, także Kuba jest ze mną dzisiaj 14. Jest! To ja numer... Ale jego numer 44, więc to lepiej byłoby 44 niż 14, ale teraska też jest pomyślę, fajna. Pomyślę, wyzwanie ma 30 dni, no więc pomyślę o tym, żeby zwiększyć. W ogóle cześć, witam się, bo to już poradiowana piątka moja, który na masce auta już była poradiowana. Słuchajcie, 14 dzień wyzwania, czyli prawie połówka, pokazuje, że ćwiczyć można wszędzie. Tak zimno, że tak połówkę zrobimy później pewnie, ale... Kuba, słuchajcie, ma rekord nawet, przypomnij, twój, dwie godziny chyba? 2 godziny, 14 minut, 9 sekund, to jest mój wynik w maratonie. W maratonie, tak, dokładnie. 42 km, 195 metrów. Wyliczone... Ma ten maraton. I tyle ci wtedy wyszło? Tak, i tyle mi złapali na Orlen Warsaw Maratonie w 2015 roku. Dobra. Mam nadzieję, że na wiosnę przyszłego roku ten wynik będzie zdecydowanie lepszy. Właśnie o tym chciałem wspomnieć, teraz wróciłeś. I będziemy mogli jeszcze Cię podziwiać i właśnie oglądać, no jeszcze na ścieżkach biegowych, bo nie powiedziałeś ostatniego słowa. No nie, mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Tylko lepiej i już pierwsza okazja będzie 11 listopada w Warszawie. Będzie bardzo mocna obsada w Warszawie, myślę, że jeszcze w historii biegu niepodległości w Warszawie tak mocnej obsady biegu nie było. A więc będzie bardzo mocne ściganie, zobaczymy co tam się uda wywalczyć. No tak, wspominasz o tym, dlatego że tutaj się odbył też bieg wdzięczności, który zorganizowałeś i też bardzo ładny medal niepodległościowy, koszulka i w ogóle oprawa. Proszę bardzo, piękny medal, z tyłu napis wdzięczni, wdzięczni za wolność, wdzięczni za niepodległość. Proszę bardzo, piękny medal, takie medale u nas dzisiaj na biegu. Spotkaliśmy się po to, żeby poćwiczyć, więc dzisiaj w roli prowadzącego tym razem Kuba. A, jak mus to mus. Pokażę trochę ćwiczeń takich, które gdzieś tam zmuszają do tego, żebyśmy poruszali, tak? To od czego zaczynamy? Bo zimno nam w ręce, więc zaczniemy od klasycznego ćwiczenia. To jest ćwiczenie też zwłaszcza dla panów, którzy mają duży brzuszek, bo to wtedy my niestety mamy dość płaskie, więc nie możemy tego ćwiczenia poprawnie wykonywać. Więc dobrze jest, jeżeli mamy na czym założyć te ręce i tutaj rozgrzewamy, możemy najpierw zacząć sobie od kciuków, tak, to jest, już mamy ruch, pierwszy ruch, tak, więc jeżeli już stawy muszą się rozgrzać, więc mamy pierwszy, możemy w tak zwanym międzyczasie jeszcze sobie herbatkę popijać, ale zasadniczo, ważne jest, żeby ręce rozgrzać, zwłaszcza w taki zimny, taki ziom, żeby był, palce, tak jak robiliśmy w tym, tak, dzisiaj, ale jeszcze do tego dojdziemy, tak, czyli możemy troszkę w jedną, w drugą stronę, troszkę te stawy tutaj rąk, zwłaszcza jak ktoś dużo pisze, to może też sobie porozgrzewać trochę, tak, tutaj gdzieś. To też są ważne ręce, nie? Tak, to jest rozgrzewkę w bieganiu, zaczynamy od tego, żeby całą obręcz barkową ręce rozgrzać, żeby to też wszystko poprawnie działało, żeby rękami też bardzo dużo możemy zyskać w biegu, tak, więc tutaj to wszystko musimy mieć gdzieś rozgrzane. Właśnie, i zrobione. Co dalej możemy z tymi rękoma? Możemy zobaczyć refleks osoby siedzącej po mojej prawej stronie i na przykład zrobić tak, ale... Dobrze, ale dalej, co my możemy zrobić z rękami? Z rękami możemy też zrobić wymachy różnego typu siedząc. Tak, możemy tak, też tak, tylko żeby uważać, żeby kolegę albo koleżankę siedzącą z boku nie poprawić. Siedząc przy komputerze też to jest ważne, żeby co pewien czas właśnie coś, można się nawet wyciągnąć gdzieś do góry, wyciągnąć do góry, na boki, do przodu, gdzieś tu ściągnąć łopatki do tyłu, tak, więc tych ćwiczeń tu, żeby tą obręcz barkową, korpus cały jakoś rozruszać, żeby to wszystko się możemy... Przeciągnąć ręce. Tak. Tak. Woda, nie? Oczywiście nawet też to można sobie obciążyć. Polecamy, tak, woda. Nasz partner, bardzo, bardzo dobra woda. No to teraz możemy dojść takie ćwiczenie, które będzie nam mocno obciążało mięśnie czworogłowe i możemy sobie wyciągnąć nogi, obciągnąć palce bardziej i jedziemy jakbyśmy pływali, tak? Na sucho trochę popływamy, aż mi się sznurówki rozwiązały, tak? Uginać kolana? Nie. Nogi proste, palce obciągnięte.
tak, palce obciągnięte i jedziemy i można w cyklu na przykład 30 sekund pomachać, 5 sekund przerwy i kolejną serię. Tak, na przykład. A dla urozmaicenia na przykład drugą serię możemy zrobić nożycami boczne. Nożyce boczne. Tak, 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 tak. I tutaj cały czas nam nogi. Tak. Wszystko pięknie. Wszystko pięknie pracuje. Tak. Uruchamiamy też trochę miednicę też, bo tu czuję napięcie w mięśniach, które tu trzymają. Czyli staramy się noga prosto, tak, i tą nogę w dół. Dociążamy siłą, dociągamy, ciśniemy w dół, naciskamy jedną, drugą nogę tak samo. Możemy. I tutaj czujemy, że tutaj powinniśmy czuć na obręczy, na miednicy, że tam coś się rozciąga, że tam coś pracuje. To wtedy będzie poprawnie, że wykonujemy poprawnie ćwiczenie. Słuchajcie, mam nadzieję, że mimo, że fajnie, wesoło, rozrywkowo, ale to... Trzeba ćwiczyć. Tak, nie tylko śmiesznie, ale naprawdę to też poważnie pokazuje, że często dużo osób mówi, że gdzieś tam nie może wyjść i właśnie potrenować, bo taka pogoda. To możecie nawet się po prostu porozciągać nawet na tym krześle i żeby dać dla swojego ciała, no bo ono robiło inne ruchy niż tylko tradycyjne. Bodziec jakikolwiek. No ważne jest, żeby w ogóle jakikolwiek ruch aplikować, żebyśmy nawet samo wstanie z krzesła i przejście się po pokoju już jest dobre i do tego zachęcamy. A na mnie siedząc też można sporo rzeczy zrobić, także ruszajcie się, czym więcej, tym lepiej. Nie mówię o sporcie wyczynowym, bo mówi się sport to zdrowie, ale nie sport wyczynowy, bo to akurat najkrótsza droga do kalectwa, ale tak to jest. A jak to mówią niektórzy, i tak później się wszyscy spotkamy na Nordic Walkingu. Chodźcie. Bo od razu ja skręciłem u nich tydzień temu. Wszyscy są za chwilę do Nordic Walking. Dokładnie. No dzisiaj też właśnie rozmawiałem, że chyba też gdzieś tam zacznę też biegać z kijkami. Nie, chodzić. Nie, no biegać, właśnie, czekałem, żeby...